była część planu. To jest kurwa kok. Nie ma innej opcji, stary. Zapraszamy na relacje z gali. Dobra, zostaje wioza. Ale nic na twoich rodziców nie mówiłem, nie ufaj ludziom. Nie ufaj ludziom? Nie ufaj ludziom. Dobrze, wierzę ci. A chcesz walczyć z tą na pewno? Nie. Nie walczysz za szerem, boisz się? Nie, nie boję się ciebie. No to zawalcz. Za słaby jesteś. Za słaby? Tak. Jeszcze rąkiem bym cię rozwalił. To dalej. Co się stało? Co się stało? Jakiś mają walkę niedługo? Ja byś mnie nie złapał dynacka, pobaliłbym cię. Pobaliłbym go, tylko mnie złapał z tyłu dynacka na ręce. Bez spiny, nie? Bez spiny, piąteczka. Żyjemy w zgodzie. Cześć. Może jest mój hater, kurwa. Jak nienawidzę, ci... powiem wam tak, nie rozumiem ludzi, którzy przychodzą tutaj z własnej woli. Nie rozumiem. W domku siedzisz tak, możesz sobie kupić co chcesz, jakie piwko chcesz, jakie cipsiurki sobie chcesz. Masz kurwa chłodno w domku, a tutaj przychodzisz kurwa tak, duszno jak chuj, jakieś chujozy jebane, nie chcą cię wpuszczać z powrotem kurwa, jak wyjdziesz na szluga. To kurwa no, nie da się żyć tu. Zjebany cyrk. Bardzo o beta. O co beta? Bo usłyszałem, że fajnie powchodziłem. Aha. Nie. Jednak się wszystko zjebało. Dostał czekaj. Ja bym zapnął oczy, bym bardzo domierzył tę kurwa. Takie mielone bym was zrobił. Robimy sparingi na budynie? Nie, ja bym sobie położył jeszcze kurwa. Tylko czterech się na niego wpierdałem. Ale jak czterech teraz, spoko. Czech, ale co, czterech już obsrany jest. Ale ja ile, bije na ile siły? A już tu masz na 100. Na 100? Nie, to ja nie. To czterech. Dobra, na 100 kałapek w górę. Na 100 kałapek w górę? Bieremy się oni w ochraniaczach, ja bym ochraniaczy. Nie, po co mi ochraniacze? A my możemy żyć? Tak. No, z kaskami, nie? Mieszacie mnie w to teraz, czy co? Nie, 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 nie. Palcem na jodze, no. Jest ten merch, co ma wyjść, nie? Będzie trochę lepszy, będzie trochę lepszy, uwierzcie. Większe jodze będzie, na całą klatę. Ty wstają, kibicuję jak najbardziej, no kurwa, no nie ma innej opcji, żeby nie wygrał z Kronopem. W ogóle nie przechodzi mi to przez usta. Mitro, powiedz mi, z jakim jesteś, Ksaju czy Konop? No jestem ogólnie za Konopskim. Mikołaj, mam nadzieję, że wygrasz i pokażesz im, że jesteś nie tylko youtuberem. A
tak szczerze, kurwa, to chyba Ksajo wygra po prostu. Powodzenia, chłopaki, wiem co się czuję. Ja tą walkę obstawiłem, że powyżej 1,5 rundy. Bo na Ksaja był bardzo niski kurs, a o dziwo Konop wcale nie jest tak, jak wszyscy go skreślają, że on może zaskoczyć, nie? Tak szczerze, lepszy był kurs bardziej opasany na Konopa, ale myślę, że wygra Ksajo. Borem za Zakolakiem. Zakola musi się trzymać razem, nie? Ksajo masz to! Jak myślicie, na Ksajo też taki będzie? Na pewno nie będzie jebać Ksajo. Znaczy lepszy, kurwa. Ksajo czy Konop? Konop. Co to za pytanie, no? Padnie Konop? Chciałbym, żeby w pierwszej, kurwa. Jak nie padnie w pierwszej, to będą 3 rundy. Ja daję tak, gdzieś druga. Fajnie było w pierwszej, ja będę druga, bo będę musiał machać ręcznikiem, kurwa. No i dobrze, pomachasz sobie. Ja nie lubię machać ręcznikiem. Team Konopski czy Team Ksajo? Ksajo, oczywiście znam. No, liczę na to, że Marcin wygra. Marcin dużo umowy trzeba, więc zobaczymy. Tak. Stresujesz się trochę walką za ja? Nie, no to jest pewno wygrana, nie ma czym się stresować. Jak się czuję? No. Opierdoliłbym coś, wyszłbym jakąś budeczkę. Pojechałbym do jakiegoś kurwa burdelku. Żeby nie były za sztywne. Na rękach. Żeby nie były za sztywne, jak mówię. Ja jestem sztywny? No git, jesteś sztywny. Twoja mama mi mówiła ci, że jestem sztywny. Czy mi powiedziesz przed kurwą walką? Pierdol się z tym.
Wierzę! To jest kurwa część planu! To jest kurwa kot! Nie ma innej opcji, stary! To jest część planu! Marcin! Ledwo stoi! Marcin, bij! Marcin! Bij! Bij, Marcin! Marcin, bij! Kurwa, czas leci. Marcin, kończysz go! Zajo, kończ go! Kończ go! Dawaj, teraz! Dobrze! Ja pierdolę! Dawaj za ciosem, stary! Marcin, kończysz go, Marcin! Dawaj,
Dobra, Dyszak coś jeszcze powie i spierdalamy, nie? Ktoś tam pierdoli, kurwa, ktoś tam pierdoli, że... Że na swojej walce się mniej spociłem, kurwa, nie? Z mojej perspektywy, no pierwszą przegrał. Przegrał na pewno. Drugą tak była równa, ale miałem wrażenie, że Konop ją wygrał. 8-10 za knockdown podejmujesz 1, czyli 28-28 u mnie wychodziło. Pierwsza runda to taki zawał był. Kurde, tam ja nie wiem ile razy się... Coś musiało mu się... Ale zobacz, Tekwa miał to samo, wszedł ten i dopiero jak dostał 3 kolana na głowie. To w ogóle był jakiś taki... Dopiero tak w drugiej rundzie się obudził. Ja też tak miałem w pierwszej walce. Biją mnie i dostałem takiego gonga. Było ciężko. Budyń. Ale jest. Weź kurwa, ty ale stres. Ale jest. Ej, mu spokój. Jak mówię, nie, to się nie. Bardziej obstawiałem, że Ksajo będzie dominował początek, a potem się upadnie, a to zupełnie na odwrót było, nie? Brakło mu 30 sekund, stary, tam na końcu. Nie, to tam już było, tam był crawling już. Wiesz co, co myślisz o Dubielu? To jest dla mnie rozpierdol. Dubiel? Dubiel jest kurwa niezniszczalny. To jest dla mnie jakiś rozpierdol. Ktoś powiedział, Dubiel kurwa, nie. Bo musi zastrzelić, bo się nie ale jedziemy się na jedno. Ja pierdolę. Mega dobrze, mega dobrze. No wie, to Popek kurwa teraz tam na tym. Będzie ten Najmol. No, zoperowałem ten wzrost i już zaprosiłem na ten region.